Waxhall Lotus Carlton. Jak karton. Będziemy mówić na niego karton, dobra? Tak sobie wygląda i mam ochotę go zrobić na drift. Nie wiem, jakoś tak pasuje mi na drift. Kwadratowa tupa prawie, że, ale ładnie wygląda. Podoba mi się, naprawdę. Nie wiem, co w nim jest takiego. Ale jest ciekawy. Ciekawe, czy on ma w standardzie już napęd na tył. Prawdę mówiąc, jest teraz śnieg, więc tak niezbyt fajnie będzie się driftować, nie? Ładne to auto jest. Jakoś to coś sobie ma ciekawego. Podoba mi się. Dobra, robimy tego kartona na drift. Nie wiem, jakie on będzie miał tutaj opcje tuningowe, ale powiem szczerze, już coś tam lata, tak na pierwsze wyczucie, chyba ma napęd na tył, ale pewności nie mam, więc zobaczymy. Dobra, weźmiemy sobie później do niego jakieś malowanie. Zderzaki. No, szału nie ma, powiem wam. Możemy usunąć tylny spoiler. I tak, napęd mamy w standardzie na tył, bardzo dobrze. O kurde, ty, to można grubo polecieć z tym silnikiem. Weźmy sobie V8-kę, cyk. Czy dajemy tu dużo mocy? Może nie. Nie, dajmy na razie bez turbo sprężarki, będzie fajnie. I tak już ma dużo mocy tym silnikiem, nie? Z tym silnikiem, co żeśmy zainstalowali. Zaraz będzie zawieszenie driftowe, to on będzie ciekawie wyglądał. Obniżony. Okej. Cyk. Wielkość felg. Dystanse. Chip. No, będzie fajnie latać, myślę. Coś tak czuję. Dobrze mu się patrzy z oczu, nie? Dobra, porobiliśmy go. I tak. Malowanie jakieś sobie znajdziemy. W ogóle ja ostatnio w The Crew 2 patrzyłem sobie malowania innych graczy, ale były strasznie drogie. Nie wiem, czy ludzie wyznaczają sobie takie ceny za te malowania, czy to automatycznie gra takie narzuca, nie wiem. Jakiego Bentleya? Continental GT czy Bentayga? GT. Continental GT, żeśmy sobie testowali. Mieliśmy taką misję, wiesz? Że jechaliśmy tym Bentleyem. I nie można było go uszkodzić. Chyba nim sfailowałem. Nie wiem, jakie tu malowanie wybrać do niego. To jest jakieś chyba charakterystyczne dla tego auta. Zobaczmy, jak to wygląda. To jakaś rajdówka czy coś? Co to za driftowanie w... taką pogodę, na śniegu, na lodzie, w ogóle tego nie czuję. Wiecie, chodzi mi o dym, nie? Że w ogóle nie będzie dymu. Słabo. Dobra, jakieś kąty porobimy. Pojedziemy na ostatnią, na strefę, gdzie ostatnio żeśmy robili meeting i zobaczymy, jak mi tym samochodem pójdzie. Jedna osoba naprawdę poprowadziła tu świetne drifty i to jest wymagająca miejscówka. Ostatnio tak, zawsze robiłem te samochody, nie, do driftu, że na maksa, wiecie, że maksymalnie dużo mocy. Teraz w sumie też mamy w tym samochodzie dużo mocy, ale nie jest tak super dużo. I on nie szaleje aż tak bardzo, nie? Jest bardzo fajny do driftu. Tak coś czułem, że z niego będzie dobry driftowóz. Polecam Camaro Z28. 2015 na drift? Jest malowanie Formuła Drift. O, nieźle. Jakoś nie widzę Amerykańców w ogóle na drift. Nie wiem, jakoś tak zbyt masywne mi się wydają. Żeby to zrobić tak elegancko, nie? No, ten też taki nie jest. Też jest taki trochę oporny w tym ślizganiu, trzeba trochę ręcznego używać. Ale zrywa, jest okej. Wręcz lata, no trzeba... Nie no, ten samochód jest naprawdę genialny. Strasznie mi się podoba i mega mi pasuje do driftu. Nie wiem czemu, jakieś takie kwadratowe samochody mi się kojarzą z driftem. Nie? Dobra, jedziemy.
jakieś Toyoty stare. Jakoś tak oglądam gdzieś te filmy na YouTubie czy na Instagramie, właśnie driftowozów, jak Japończycy sobie tam śmigają tymi autami i tam same takie kwadratowe, stare graty, ale mega porobione i ci ludzie naprawdę robią niesamowite rzeczy z tymi autami. Jak tak jakoś mi pasuje ten Opel do tego. Ciężko powiedzieć, że to jest Opel, nie? Bo tutaj współpracował przy projektowaniu tego auta również i Lotus. Siema Kacper. Dobra, jedziemy. Jedziemy w drugą stronę, to jest ta ostatnia strefa driftowa, którą sobie wyznaczyliśmy na meetingu driftowym. Kurde, tylko teraz jest śnieg. No, dobrze śmiga to auto, podoba mi się. Ła! I jak zwykle. Dobre auto i ściana. Albo samochód, albo zderzenie jakieś inne, nie? Dobra. Jedziemy teraz tutaj, tu mamy jeszcze parę fajnych zakrętów. No, wiecie co, konkursu driftowego na tym, na tych zawodach driftowych raczej bym nim nie wygrał, bo tam trzeba szalone te drifty robić. Mnie to się nie podoba ani trochę. A to jest takie autko, żeby się właśnie fajnie pobawić, porobić takie gładkie te drifty. I to wychodzi super. Naprawdę. Idealny samochód drifty. Ale wiecie, jaki jest najlepszy sposób w tej grze na zdobywanie kredytów? Po prostu dobrze się bawić i kupić wersję Ultimate, bo wtedy masz wszystkie te dodatki, wiesz, tam jakieś bonusy, cotygodniowo chyba mam jakieś wheelspiny, super wheelspiny do odebrania, jest tego naprawdę dużo i z tego jest dużo pieniędzy, nie, w grze. I potem możesz się bawić w takie driftowe. Chciałbym kupić taką wersję Ultimate życia, nie, dostawałbyś co tydzień takie jakieś karty do losowania i albo losowałbyś samochód jakiś, albo jakieś kredyty, albo ubrania, nie? Na przykład wylosowałbyś sobie Aventadora i na następny dzień pod twoją chatę podjeżdża Aventador. Kupiłeś wersję Ultimate życia i masz fantastyczne życie. Oje. Nie, albo kupujesz do życia jakieś DLC i możesz wyjechać, powiedzmy, do Nowej Zelandii, czy tam, nie wiem, do Afryki. Tak. Życie to gra, moi drodzy. No, nawet dał radę takie w miarę gładkie drifty zrobić na długich zakrętach. Oczywiście na śniegu to się nie liczy, nie? Ouuu! I przesterowany dziad. Dobra, jeszcze jeden test zrobimy mu. Tutaj na tych takich serpentynkach fajnych. Patrz, nie mogę się przebić przez kamienie. Moglibyśmy te turbosprężarki zainstalować, ale i tak ładnie śmiga. DLC na lepsze życie 250 zł. No tak. Też tu widzę, że gra w Simsy. Szczepan. Ole ślisko! Dobrze, że był ten murek, to chociaż nie wypadłem z trasy. Dobra, jeszcze sobie zrobimy ten drifcik tutaj. I robimy następne misje, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. A ja je zostawiłem gdzieś tam. Totalnie olałem, nie chciałem ich robić. Nie wiem czemu, tu mamy jakąś misję z taksówkami, chyba.
Czy to jakaś fabuła jest, czy coś? Nie wiem. Coś na tym. Po prostu story, no, takie mamy do robienia. I to jest fajne, bo warto posłuchać wtedy lektora i dowiedzieć się czegoś o samochodach, nie? Tam jest dużo ciekawostek wtedy. Wow, ale mi poszło. Ciężko było to dociągnąć. Kurde, wystraszyłem się tej audycji. Zapomniałem, że tu jest strefa prędkości. I nie musimy się samochodami innymi przejmować. Bardzo fajny samochód, ej, mega mi się podoba do driftu, jest świetny. Piękne, naprawdę. Zróbcie sobie go, na pewno gdzieś tam kiedyś wylosowaliście w Woodspinie, a zapomnieliście o nim. A jest to bardzo, bardzo spoko auto.